Dzień dobry, pyszczki. Witajcie w kolejnym, chyba siódmym, dniu z 30 dni kobiecości. Podkreślam, to jest 30 dni kobiecości, a nie 30 dni do kobiecości, bo ty nie jesteś projektem, tylko jesteś kobietą. A każdy z 30 tych dni to będzie jeden wgląd, różne praktyki, no właśnie wglądy, spostrzeżenia, które możesz wtłaczać do swojego życia po to, żeby jeszcze bardziej pogłębiać relacje ze swoją kobiecością. I dzisiaj ja ten film nagrywam w piątek. Dziewczyny, które mnie obserwują na Instagramie, dobrze wiedzą, że piątki to są moje wenusowe dni. W piątki mam zawsze wolne. I w piątki... Piątki są od przyjemności, od odpoczynku, od relaksu. Więc dzisiaj będzie o przyjemności. To jest taka bardzo duża część kobiecości. Również są pułapki, słuchajcie, a propos przyjemności, w które można bardzo łatwo wpaść i o nich też sobie powiemy. Więc kobiecość to przyjemność, tak. Natomiast przyjemność ma wiele twarzy. Lubię sobie listki mielić jak łażę, także stąd ten atak agresji na drzewko. Przyjemność ma wiele, wiele twarzy. Jest przyjemność, tak patrząc hormonalnie, dopaminowa, przyjemność serotoninowa, endorfinowa, przyjemność, która płynie z oksytocyny, czyli z hormonu miłości. Mamy bardzo dużo różnych rodzajów przyjemności. I my żyjemy w społeczeństwie, w którym komfort i przyjemność stały się świadomie lub nieświadomie główną wartością. I tą główną wartością stała się głównie ta przyjemność dopaminowa. Czy to drzewko tak skrzyczy? Skrzeczy? W każdym razie. Ta przyjemność dopaminowa, ta przyjemność, którą mamy ze scrollowania rolek na Instagramie. Ta przyjemność, którą mamy z tego, że nie potrafimy odwlekać, to jest ta główna forma przyjemności, z której współczesny człowiek korzysta. Natomiast to jest właśnie ta przyjemność taka w pewien sposób hedonistyczna, która... To są drzewa, słuchajcie, nie wiem, czy słychać. Normalnie by się drzwi otwierały, a to są drzewka. Ta przyjemność hedonistyczna, ta przyjemność, że ja muszę mieć coś na teraz, że wszystko musi być łatwo, przyjemnie, natychmiastowo, to jest ta gratyfikacja, której my nie potrafimy odwlekać. I to, że my nie potrafimy odwlekać gratyfikacji, powoduje, że z czasem ta przyjemność staje się jałowa. Na pewno dobrze znacie ten stan, kiedy z braku laku albo z braku dyscypliny nie potrafiłyście odwlekać przyjemności. Ładowałyście przyjemność sobie na lewo, na prawo, a jest ona w dzisiejszych czasach niesamowicie dostępna łatwo. I wpadłyście w taki stan jałowości, że to po czasie przestaje tak samo smakować, tak samo jest z uzależnieniami, prawda? Że trzeba ciągle podwyższać dawkę, bo ciągle nasz organizm się przyzwyczaja do tej przyjemności i ona z czasem traci smak. Przede mną jedzie dorożka, słuchajcie, nie wiedziałam, że w lesie, w Świnoujściu są dorożki, ale nie wiedziałam, że w lesie spotkam dorożkę, także zobaczycie zaraz dorożkę z koniem. Dzień dobry. Co pan tu robi tak daleko? Nie wiem, czy było widać konia. No, dorożki w Świnoujściu. Także sztuka przyjemności to jest dokładnie to. To jest sztuka. I my jesteśmy w ogóle kulturą rozpieszczania się. Widziałam bardzo fajne, nie wiem jak ta dziewczyna się nazywa, obserwują na Instagramie. Jak będziecie chcieli, to mi napiszcie w komentarzu, ja ją wam znajdę. Ona się zajmuje finansami. Została milionerką przed 30. I właśnie bardzo trafnie moim zdaniem opisała tę kulturę milenialsów,
gdzie my żyjemy w czasach, w których mieszkania są horrendalne ceny mieszkań. Dużo trudniej jest być posiadaczem ziemskim w dzisiejszych czasach. Wszystkie takie, jakby to co jest nam, przez to, że jest inflacja, przez to, że takie są ceny mieszkań, pokolenie milenialsów i młodsze czuje się trochę rzucone na wiatr, bez korzeni i z takim brakiem poczucia kontroli, takiego brakiem takiego poczucia, że ja mogę coś budować w życiu, że jest coś, do czego ja dążę i ja mam zasoby i ja mam możliwość i to nie jest, to jest trudne, ale to nie jest niemożliwe, tak? Osiągnięcie jakichś moich celów. I przez to, że wiele osób ma taki mindset, to wytworzyła się kultura rozpieszczania się. Że my mamy problem z odkładaniem pieniędzy na nasze cele, ale nie mamy problemu, żeby się rozpieścić i pójść do kawiarni, albo się rozpieścić i kupić sobie tę bluzeczkę. I zazwyczaj to są takie rozpieszczanie się takie bardzo impulsywne, że jestem gdzieś akurat, rozpieszczę się. I nie ma w tym, ogólnie w rozpieszczeniu się nie ma nic złego. Ja dosłownie dzisiaj się zabrałam do kawiarni, także ja w ogóle tego nie neguję. Chodzi o to, czy ty potrafisz też to odwlekać. Przyjemność, żeby była naprawdę smakowita, trzeba potrafić odwlekać. A jeżeli ty jakby jesteś uzależniona od tej swojej dopaminy, nie masz dyscypliny, nie jesteś w stanie trzymać struktury dla siebie, nie jesteś w stanie odkładać, czy to nawet nie chodzi o odkładanie, to chodzi o jakieś takie zarządzanie sobą, swoją uwagą, swoją przyjemnością, swoimi pieniędzmi. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, to będziesz wpadała w takie, a tu coś sobie kupię, żeby sobie w ogóle udowodnić, że mnie na coś stać, że ja mam dostęp do przyjemności. To jest trochę na tej zasadzie. Więc tym bardziej trudno jest nam odwlekać przyjemność, kiedy my żyjemy jakby u schyłku cywilizacji. Ja o tym czasem mówię i to bardzo czuć, że my żyjemy u schyłku zachodniej cywilizacji. Ja nie mówię, że ona umrze, ale ona na pewno się w coś przekształca i ten proces się rozpoczyna. Jesteśmy dziećmi późnego kapitalizmu. I jak sobie mówiłam o tym na Instagramie, ale jak sobie prześledzisz wszystkie upadki czy transformacje wielkich kultur, pod koniec zawsze pojawiał się hedonizm. U starożytnych Greków, u Rzymian zawsze pod koniec był hedonizm. I przed tym się trzeba bardzo wystrzegać. Dekadentyzm, hedonizm to są takie bardzo typowe oznaki. Taka obfitość, ale taka obfitość, że coś w niej jest takiego popsutego wręcz. Ona jest taka, to nie jest taki fajny rodzaj obfitości, tylko taki prawie że gnijący. Czy czujecie, o czym mówię, czy nie? Bo mówię trochę archetypami. A to jest ważne, żeby poczuć tę energię. Więc sztuka przyjemności to jest sztuka. I im lepiej się nauczysz odwlekać tę przyjemność, tym soczystsza ona będzie. Zupełnie inaczej smakuje ciasto, kiedy nie jadłaś go przez 2 tygodnie, a zupełnie inaczej smakuje ciasto, kiedy jesz je codziennie. Ta nieumiejętność odkładania na później, odwlekania gratyfikacji, oznacza, że część ciebie utknęła w roli dziecka. To dziecko nie potrafi odwlekać gratyfikacji. Naucz się tego. To jest tak samo, słuchajcie, to jest sztuka kochania. Sztuka kochania. Każdy najlepszy kochanek potrafi odwlekać gratyfikację. Czyż nie? Dlatego zachęcam cię do tego, tak, rozpieszczaj się tylko z innego poziomu. Kobieta rozpieszcza się z poziomu błogości. I my czasem myślimy, że mylimy słowo błogość z ekstazą, natomiast błogość to jest spokój. Błogość to jest to, co jest dosłownie po środku emocjonalnej skali. Czyli jak na jednym końcu masz poczucie winy, a na drugim końcu masz ekstazę, radość, to po środku jest błogość. Błogość to jest cisza, błogość to jest obecność, błogość to jest doświadczanie i tam właśnie, w tej przestrzeni, znajdziesz taką najbardziej żywą przyjemność. Nie taką przyjemność, która cię zalewa,
nie taką przyjemność, która jest obezwładniająca, tylko taką, która jest bardzo, przy której jesteś bardzo, bardzo obecna i bardzo, bardzo ją czujesz. Więc tak, rozpieszczaj się, ale nie z poziomu dziecka, nie z poziomu takiego czegoś, że... Bo tam jest pod tym takie coś, że ja jestem niewystarczająca w pewien sposób, więc ja sobie muszę udowodnić takimi zewnętrznymi cechami, że ja coś mam, tak? Takimi zewnętrznymi zakupami. Muszę sobie podbić przyjemność, bo ja sama ze sobą się nie czuję przyjemnie. A co, jakby to było się otworzyć na to, że przyjemność można czerpać z tego, że ja sobie jestem w lesie. To też jest przyjemność. To nie jest przyjemność dopaminowa. To nie jest przyjemność, że ja coś dostaję za coś, tylko że to jest przyjemność po prostu, przyjemność, która jest. Więc daj znać w komentarzu, jak ty się w ogóle masz z przyjemnością. Czy czujesz te różnice? Czy doświadczasz takiej przyjemności, takiej, która płynie z błogości, ze spokoju, z obecności, z tego, co jest? I jak się masz z takim impulsywnym, dopaminowym ładowaniem? Bo to inaczej tego nie można nazwać. To jest takie ładowanie swojego układu nerwowego. Że ja muszę na teraz, ja muszę już szybko, że nie potrafię wysiedzieć, że ja potrzebuję sobie coś kupić. I właśnie jak się nasłuchasz o żeńskiej energii i źle zinterpretujesz to kobiece rozpieszczanie się, to możesz właśnie wejść w coś takiego, w dziecko, w impulsywność. A to nie o tym jest. Zupełnie nie o tym. Także napisz mi w komentarzu, czy czujesz różnicę, jak ci idzie, jak się masz z przyjemnością. Przyjemność taka prawdziwa, dojrzała kobieca jest zawsze w obecności i w byciu. W tym, że sobie potańczyć w salonie. Tak? To jest przyjemność. Przyjemność nie może, oczywiście jak najbardziej, choć wcale nie jest, niekoniecznie musi być kupiona za pieniądze. Ok? Więc tyle a propos przyjemności. Trzymam kciuki za to, żebyś coraz częściej spotykała tę przyjemność, która jest bardzo żywa, która jest bardzo obecna. I potem, jeżeli potrafisz odwlekać gratyfikację, to jak już sobie pozwolisz na taką nawet przyjemność dopaminową, to ona zupełnie inaczej smakuje. Ja na przykład miałam bardzo pracowity tydzień. Pod wieloma względami. I zabrałam się dzisiaj do kawiarni. Jest taki hotel w Świnoujściu Radisson na plaży. Jak na przedostatnim jego piętrze jest kawiarnia. Cała oszklona z widokiem na morze. Zjadłam tą sobie pyszną bezę, wypiłam kawę i siedziałam sobie z dziennikiem, wypisałam sobie, za co jestem sobie wdzięczna, co w sobie lubię. Taki po prostu dzień takiego docenienia siebie. I powiem wam, że to zupełnie, to było naprawdę dopieszczające, dlatego że nie robię tego codziennie i że to naprawdę było po takim tygodniu, w którym byłam mocno w dorosłości. Więc do czegoś takiego cię zachęcam. Zostaw lajka pod tym filmem, jeśli ci się podobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli chcesz oglądać więcej takich treści. Zostaw komentarz, jak mówiłam. A po więcej o mnie i pracy ze mną znajdziesz, zajrzyj do opisu pod tym filmem, znajdziesz tam moje różne linki, także zaglądaj tam. I co, jesteśmy na łączu i widzimy się w kolejnym dniu z 30 dni kobiecości.